Witam ponownie. Stwierdziłam, że jeszcze włączę kolejnego live'a, pogadamy sobie na różne tematy. Hej wszystkim. Witajcie. Dobry wieczór. Hejka. Dajcie mi proszę jakiś fajny temat do rozmowy. Sobie porozmawiam na różne tematy. Tak, wiem, to śmieszne z tym filtrem, nie? Ubieram okulary, to od razu widać tutaj. Cześć, witam wszystkich. Nie słuchałam nowej płyty Sany. Czasami coś tam słucham jej piosenki, ale nie jestem aż taką wielką fanką. Co najbardziej wkurza cię w innych ludziach? Przede wszystkim fałsz. A wszystko inne jestem w stanie zaakceptować. Właśnie jeszcze dzisiaj wieczorkiem wskoczy nowe zdjęcie, więc zachęcam do lajkowania. Tak, następny live. Taki luźny już teraz. Myślę, że długo nie potrwa, bo raczej już nic ciekawego nie powiem. Hejka. No może właśnie zrobiłabym muzycznego live'a kiedyś, na którym będę mówiła o swoich ulubionych piosenkach. Bo niektóre piosenki w ogóle u mnie budzą jakieś takie dobre wspomnienia, inne budzą na przykład smutek, w zależności od utworu. I zawsze tak ze mną jest, że jak jestem szczęśliwa, to mogę tańczyć, mogę się bawić przy muzyce, słuchać muzyki po prostu cały czas, a jak jestem smutna, to wtedy rozumiem tekst. Bardzo się wczuwam. Twoje ulubione aktywności nad morzem? Powiem ci, że ja najbardziej lubię być w morzu, w wodzie. Chociaż pływać nie umiem, to lubię się tam kąpać. Wiecie, wejść do tej wody. Mogę cały dzień tam spędzić, bo jest taki fajny relaks w ogóle. I też morskie minerały dobrze działają na skórę, więc same korzyści. Oprócz tego również lubię na plaży sobie posiedzieć gdzieś tam na leżaczku albo gdzieś tam w jakiejś beach barze, żeby się to rozerwać. Lubię też spędzać czas na przykład grając, nie wiem, badmintona na przykład najbardziej, bo w to gram całkiem nieźle, a tam dużo osób też gra w jakąś siatkówkę, czy tam, jak powiem, piłką plażową, a tego to nie umiem, więc raczej się nie zgłaszam do takiej aktywności. Ale oprócz tego też bardzo chętnie bym sobie gdzieś popłynęła i dawniej jak byłam w Egipcie na przykład, czy gdzieś w Turcji, to byłam w Turcji na raftingu. I powiem szczerze, no to taki sport ekstremalny, już bym powiedziała bardziej, bo jednak gdzieś tam jest zawsze ryzyko, że można się, nie wiem, utopić na przykład, a ja nie umiem pływać, nie? Ale rafting to była super rzecz, fajne doświadczenie, aczkolwiek dzisiaj już bym się nie odważyła, powiem szczerze. Co sądzisz o Blance? Czy lubisz jej piosenki? Powiem ci, ta piosenka Solo i Cara Mia są spoko. I tam jeszcze była piosenka o tych Boys Toys, coś takiego. To też fajnie brzmiało. Moim zdaniem dziewczyna ma potencjał wokalny. Jest ładna, taka przyciągająca uwagę. Więc myślę, że ma szansę na sukces. Tak, kolejny live taki, wiesz, luźny, nieciekawy, nic interesującego, ale tak z wami pogadać trochę. A właśnie, moi drodzy, jak wam wczoraj pokazywałam, to kupiłam sobie skarbonkę z takim 200-złotowym banknotem i będę tutaj zbierać pieniądze niedługo, bo wiecie, mnie pieniądze się nie trzymają w ogóle. Ciągle wydaję i chodzę na
na zakupy, niestety, ale pasowałoby wypełnić tą skarbonkę po brzegi. I kiedyś usłyszałam od takiej jednej kobiety dawno temu w przeszłości, żeby zbierać pieniądze w tym samym nominale. Czyli na przykład, sorry, 5 zł, 2 zł, czy tam jakiekolwiek monety. I ja zawsze zbieram po 5 zł przeważnie. I to wkładam. I po jakimś czasie naprawdę uzbierałam sporo tego, więc myślę, że to dobrze działa. Tą samą monetę albo ten sam banknot odkładać ciągle i ciągle i po jakimś czasie uzbiera się więcej. Chociaż wiadomo, no można mieszać sobie te pieniądze, nie wiem, raz piątkę włożyć, raz 10, raz 2 złote, raz 20, ale ja tą metodą robię cały czas i faktycznie wtedy pieniądze szybciej uskładam. Na razie jest pusta, ale już wkrótce to się zmieni. Mam nadzieję. Wcześniej uzbierałam, sobie pamiętam, jakieś 350 zł chyba było. Za jakiś tam czas. Witam wszystkich. Witajcie. Czemu ja ci wysyłam dziwne wiadomości? Chyba twoim marzeniem jest dostać wiadomość ode mnie. Chyba ktoś inny pisze do ciebie, ktoś się chyba podszywa. Więc sorry, ale ja z tobą nie pisałam, nie przypominam sobie, co tu ludzie są w stanie wymyślić. A zawsze można pomarzyć sobie, że dostał wiadomość ode mnie, nie? Hejka wszystkim, witajcie. Aż sobie posmaruję moje usta karmeksem marakujowym. No tak, najlepiej jest mieć jakieś tam oszczędności na czarną godzinę. Myślę, że tak z kilkadziesiąt tysięcy złotych najlepiej, żeby było. A nie kilkaset. No tak, zobaczymy, kto tą olimpiadę wygra na samym końcu. Jakie polecasz kolory na lato? Myślę, że w tym sezonie modny jest neonowy pomarańczowy, żółty, również czerwony, to jest taki kolor klasyczny, czarny. Oprócz tego myślę, że też kolor biały, wiadomo, klasyka. I myślę, że bardzo dużo właśnie w tym sezonie jest ubrań czarnych, zauważyłam po sklepach, dość sporo. Też różowy jest bardzo modny w tym sezonie, róż. No. Też miałam tutaj kosmetyczkę, miałam wam pokazać, właśnie, tam jest. Ale to będzie na kolejnym jakimś takim live'ie z ulubieńcami na przykład. Czy lubisz malować paznokcie? Nie. Mam takie naturalne, krótkie. Lubię kolor pomarańczowy jak najbardziej. I też lubię pomarańcze. Jakich fajnych mam dzisiaj bohaterów kreskówkowych na t-shircie, patrzą na was. Witajcie moi drodzy, hejka. No to ja wolę mieć naturalne paznokcie, powiem szczerze, bo nie lubię takich dłuższych, ja nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania z tipsami na przykład, nie. Nie dla mnie. Chociaż, owszem, to pięknie wygląda u innych ludzi, jak ładnie sobie tak ozdobią te pazurki, ale ja z tego nie skorzystam. Jesteś nostalgiczna, czy raczej żyjesz teraźniejszością? Ja powiem ci, często rozmyślam na temat przeszłości. To jest bardzo męczące, przyznaję, bo wspomnienia gdzieś tam przychodzą z tyłu głowy. No i zaczyna się to samo znowu. Myślenie o tym, co było, co by można zmienić, dlaczego tak, a nie dlaczego inaczej. Ale ogólnie myślę, że lepiej żyć tą chwilą teraz, tu i teraz. Cieszyć się tym, co jest. Czasami jest dobrze, czasami jest lepiej, gorzej. Tak jest życie. I myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, aby czerpać carpe diem, chwytać dzień i nie myśleć o tym, co będzie i nie myśleć o tym, co było wcześniej. Tak by było najlepiej. Wiadomo, to jest trudne do osiągnięcia, bo ciągle ludzie myślą o tym, co było i o tym, co nastąpi. Więc tak, wczoraj już jest historią, dzisiaj jest darem, a jutro jest niepewne. Nie wiadomo, czy przyjdzie nawet. Witajcie wszyscy. Hejka.
Może tutaj wymaluję sobie usta na live. Ekran mi służy jako lusterko. No jak nieźle mi wyszło? Chyba nieźle. W miarę. Taki jest efekt. Nie wiem, czy wyszło idealnie, ale jako tako. Asia, w takim razie życzę ci miłego słuchania muzyki podczas podróży tramwajem. Ja tak samo mam. Powiem ci, że jak jadę gdzieś, to zawsze muszę mieć słuchawki w uszach i wolę słuchać muzyki. Więc trzymaj się. Dzięki za obecność. No, zgadza się, niektóre live'y są nudne, przyznaję. Nie zawsze jest o czym gadać, ale chcę z wami kontakt, po prostu tak jak wiecie, z człowiekiem, po prostu pogadać o czymkolwiek. Chcę być obecna w waszych domach, chcę być obecna w waszym życiu, waszej codzienności. Niektórzy też mówili mi, że oglądają mnie i że wolą przegapić jakiś tam serial w telewizji, ale wolą mnie obejrzeć. To jest bardzo miłe. Naprawdę doceniam, bardzo doceniam. Zaraz chyba pójdę. Coś sobie kupię. Jakieś lody może. Dla ochłody. Bardzo chciałabym Kinder Bueno rożka białego albo Magnum biały, ale nie wiem, czy znajdę. Dokładnie. Bardzo mądry komentarz napisałaś tutaj, moja droga Martynko. Nudne to trzeba mieć życie, żeby siedzieć na live'ie, który się uważa za nudny. No genialny komentarz. Wow. Aż go przypnę, wiesz? Ma sens. Lepiej bym tego nie ujęła. Widzę, że niektórzy moi widzowie chcieliby chyba zamienić się w dietetyka, bo wróżą mi tutaj różne choroby, cukrzycę, analizują nawet, ile będę żyła z takim trybem życia. Jeżeli wiecie, kiedy umrę, to dajcie mi znać, bo chciałabym poznać swoją datę odjazdu z tego świata. Naprawdę serio. Jeżeli tak dużo wiecie o mnie, to ja chętnie poznam tę datę, bo wiedziałabym, ile czasu mi zostało. A tak to nie wiem i żyję w takiej niepewności. Jesteś takimi ekspertami od kalorii, od cukru, od kalorycznych rzeczy, od jedzenia, więc ja chętnie poznam wasze zdanie. A może na DM bardziej napiszcie. To poczytam. Mika, dziękuję serdecznie. Masz rację. Czasami przesadzają, no. Tak, każdy ma prawo jeść, co chce i nikomu nic do tego. Dokładnie. Mówisz, że mi zostało tylko 8 lat życia. Ojejku, co ja mam zrobić z tym czasem? Może zdążę jeszcze poznać miłość wielkiego zdarzenia, wielką miłość. Może jeszcze zdążę polecieć do Dubaju parę razy i mieć sukces na Instagramie jakiś na swoim koncie, więc dzięki, że mi dałeś aż 8 lat życia. To jest dla mnie zaskakujące, serio, niespodzianka. Myślałam, że umrę za rok. A tak serio, przecież choroby są wszędzie i choroba nie wybiera. Każdy może zachorować. Ten, co się niezdrowo odżywia i ten, co się zdrowo odżywia. To jest żałosne. Masz rację. Tutaj był taki fajny komentarz. To gdzie to było? No, dobre rady zawsze ludzie piszą grubszym osobom i dogadują, a prawda jest taka, że niektórzy są szczupli, jedzą przepysznie, zdrowo, starają się całe życie żyć aktywnie, a mimo wszystko czasami szybciej kopną w kalendarz, delikatnie mówiąc, niż ci, którzy są grubi albo, nie wiem, jedzą
coś tam słodkiego czy fast foody. Ja oczywiście ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby jadł te rzeczy. Ja pokazuję to, co ja jem. To jest moje życie, mój wybór. A jeżeli ktoś z Was nie czuje się zainspirowany moim trybem życia, to dobrze, no. Przecież ja nikogo nie zachęcam do tego, żeby jadł takie rzeczy jak ja. O moje zdrowie się nie martwcie, ja regularnie je sprawdzam i jest wszystko okej. Co za teksty jakieś, chcesz być influencerką, to promuj zdrowe nawyki, a nie litry coli i czekoladki. Ja znam mnóstwo influencerów, którzy reklamują Coca-Colę. Poczekaj chwilę. To może ja spróbuję swoją reklamę Coca-Coli zrobić. I tamtym influencerom pewnie nie powiesz niczego, no bo nie pozwolisz na to. Bo oni są znani, popularni, wielkie gwiazdy, a tutaj do mnie to wiadomo, zawsze trzeba dogadać coś, nie? Ale ja się przyzwyczaiłam. Oj, martwicie się o mnie, ojej, jak mi miło. Moje zdrowie jest okej, okay, naprawdę. Poza tym, że jestem otyła, to nic mi się nie dzieje. Coca-Cola, no. Ojejku, jaka jestem zmachana. Jaki upał dzisiaj był. Boże, słońce świeciło na całego. A ja po prostu, wiecie, czułam się jak w środku pustyni. Chciało mi się pić, czułam pragnienie. A tu nagle patrzę. Coca-Cola w mojej ręce. Muszę się napić, serio. Teraz będę otwierała, bo później sobie otworzę. Ale będę udawała, że wiecie. Ale orzeźwienie. Tego potrzebowałam. Jeżeli jesteś zmęczony w upalny dzień i czujesz suchość w gardle, Coca-Cola sprawdzi się genialnie. Polecam. Posponsorowany by Coca-Cola. Nie no, tak dla jaj to robię, nie? Z przymrużeniem oka. Ja tam bardzo bym się czuła wyróżniona, gdybym mogła zareklamować Coca-Colę i mieć współpracę z nimi. Ja bym mi dali, nie wiem, 100 puszek coli, to po prostu miałabym zapas na jakiś czas, nie? Miałam kiedyś takiego znajomego, który pił Coca-Coli kilka litrów dziennie. To jest przesada dopiero. I tak, na pierwszy rzut oka widać, że ktoś sobie niszczy zdrowie, bo pije Coca-Colę, ale ty mówisz o takich ludziach grubych, nie? Bo jak ktoś jest szczupły, to wszystko jest w porządku. Coca-Cola wtedy nie niszczy niczego, ale też niszczy, bo Coca-Cola oprócz tego, że zawiera bardzo dużo cukru, 30 parę gramów chyba na całą tą puszkę, tak, 35 gramów, dobrze mówiłam, to jest dużo, to jest takie codzienne zapotrzebowanie, bo ile tam cukru dziennie można zjeść, sama nie wiem, ale tu jest chyba 39% dziennego zapotrzebowania. Czyli ogólnie wypijąc takie 2,5 puszki, to już jest maksymalny limit cukru dziennie. Jedni jedzą więcej słodyczy, inni mniej, też jakieś batony po drodze, czekoladę, cokolwiek. I powiem wam tak, Coca-Cola sama w sobie niszczy na przykład zęby. Demineralizuje kości. I nieważne jeszcze, kto jest gruby czy szczupły, to robi Coca-Cola. Oprócz tego może też mieć wpływ na nasze zmęczenie. Kofeina pobudza czasami też, wiadomo, ale oprócz tego też powoduje zmęczenie, jeżeli pijemy za często Coca-Colę. No ale ja się uzależniłam, lubię ten smak. I też dużo osób w moim otoczeniu pije Coca-Colę non-stop, więc może ja mam to po nich, nie wiem. Albo oni wzięli przykład ze mnie, albo ja z nich. Może w ogóle zrezygnuję z live'ów, kto wie, nie wiem. Ale z drugiej strony lubię gadać do ludzi i co mnie tam obchodzi, że przychodzą jacyś tam negatywnie nastawieni. Ja nie muszę mieć współpracy z markami, które promują zdrowe odżywianie. Ja nie chcę być modelką ani jakaś mega szczupła, bo wiecie. No widzisz, Michał, no ty lubisz zero. Ja ci powiem, że ja wolę tą zwykłą jednak. Dobra, zmienimy teraz temat na jakiś inny. Nie będziemy poświęcać całego odcinka live'a napojowi o nazwie Coca-Cola. Ale w ogóle też kiedyś czytałam o Coca-Coli, że w pierwszym roku, jak Coca-Cola pojawiła się na rynku, to sprzedała dwa, chyba, nie wiem, dwie butelki.
I tam ktoś powiedział, że no, taka wielka marka, co dzisiaj sprzedaje dziennie kilkadziesiąt milionów pewnie takich puszek, butelek napoju, albo więcej nawet może. I taki sukces odniosła ta firma, to znaczy, że jest dobry napój, tak? I ludzie się nie przejmują tym, jakie przynosi skutki uboczne. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że tam pisało Coca-Cola podczas pierwszego roku sprzedaży sprzedała tylko dwa produkty. A ty mówisz o poddawaniu się? Nie ma mowy. Musisz starać się dalej. A dzisiaj patrzcie, Coca-Cola jest znaną firmą, marką na całym świecie. Oprócz tego od Coca-Coli Company pochodzi również Fanta, nie wiem, Sprite, więc widzicie. I też Coca-Cola ma różne smaki, też jest wiśniowa, waniliowa, takie tam różne są, jeszcze może za granicą jeszcze inne. Widziałam gdzieś Sprite'a za granicą o smaku arbuza na przykład, albo brzoskwini, więc chętnie bym się napiła takiego. Tylko nie wiem, w jakim kraju to jest. Ale uwierzcie mi, że Coca-Cola w każdym kraju smakuje inaczej. Na przykład powiedzmy, że w Dubaju smakowała podobnie jak w Polsce, ale na przykład w Egipcie, w Tunezji już trochę inaczej. A Fanta na przykład w Tunezji była okropna, beznadziejna w smaku, w Egipcie też nie za bardzo, a w Polsce jest moim zdaniem najlepsza, zdecydowanie. Ile Coca-Cola płaci za reklamę? Nie wiem, Kudaszek, nie wiem, bo jeszcze nie miałam takiej współpracy. A też w zależności, bo ile masz obserwatorów, nie? Jeśli ma milion obserwatorów, to może dostanie taką reklamę, nie wiem, 20 tysięcy złotych, a ja może dostałabym taką reklamę, nie wiem, powiedzmy 100 złotych, 150, nie wiem, czy mi na tyle dalej. Tramwaj się wykoleił? Ojejku, współczuję ci. W takim razie teraz masz czas, żeby usiąść i poglądać mojego live'a znowu. Witam cię serdecznie, moja droga. Dobra, jeszcze chwila i idę. Nie, nie będzie mnie jutro w Krakowie. Będę w Olbromiu. W domu. Co tam, jak tam? A przeciętnie, zwyczajnie. Życie mija. Gadamy o wszystkim i o niczym. Czyli ogólnie taki live, wiesz, bez tematu i rozmawiamy na wszystkie tematy. Idę do sklepu, bo chciałam sobie kupić jakieś lody. I jeszcze mam ochotę na rogalika Seven Days'a, więc kupię sobie na pewno. Kiedy chodzę zakupowy? Wczoraj był, moja droga. Przegapiłaś? No już był live o kosmetykach wcześniej i o ulubieńcach. Jest jeszcze powtórka na moim profilu, więc nadróbcie zaległości. Ile mam kilometrów do Krakowa? Tak, mniej niż 50, 45, 6. Dobra, moi drodzy, miłego weekendu Wam życzę w takim razie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Buziaki. I widzimy się, mi się daje, że najwcześniej dzisiaj w poniedziałek chyba. Ewentualnie pogadamy sobie jeszcze dzisiaj, może wieczorkiem, czy tam w nocy. Audio już na czarnym tle pewnie będzie taki live gadany. Dziękuję wszystkim za uwagę, że tu jesteście. No, to tyle. Nie poddawajcie się, spełniajcie marzenia. Dużo wiary w lepsze jutro Wam życzę, bez względu na przeciwności. I co ja Wam mogę powiedzieć? No, trzymajcie kciuki za mnie, żeby to wszystko przetrwało jakoś i żeby pójść do przodu, prosto tą drogą do lepszego świata, że tak powiem. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jaki sens to ma? Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. No, mam nadzieję. Nie, już nie połączę się za 10 minut. Za chwilę kończę live'a i już nie będzie dzisiaj. Wystarczy tego gadania. Dobra, moi drodzy. Żegnam się na razie z wami. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. To chyba tyle. Dzięki.